Witam Was, jestem na stacji w Zakopanem. Za mną normalnie byłby widoczny Giewont, ale teraz go nie ma. Byłem tutaj, żeby zrobić reportaż z treningu, wspólnego treningu, co się rzadko zdarza, Marcina Lewandowskiego i Adama Kszczota. Zobaczcie, jak wyglądał ich trening na stadionie na bieżni w Zakopanem. Dzisiaj przewidziany jest w planie taki trening wytrzymałości specjalnej. To jest trening, który ma za zadanie przyzwyczaić zawodników do prędkości startowych. Na dzisiejszym treningu ustaliliśmy odcinki 3 razy 500 metrów. To jest takie założenie. Oczywiście w trakcie treningu trenerzy są tutaj po to, żeby decydować, patrzą, widzą, co się dzieje i mogą ten trening zmienić. To może ostatecznie wyjść 500, 500, 2 razy 300, to może być 500, 400, 3 razy 200. Wszystko zależy od tego, jak będą wyglądali zawodnicy. Prędkości są tak dobrane, żeby pierwszy odcinek był odcinkiem takim dogrzewkowym, czyli ciut wolniej niż prędkość startowa. Drugi to ma być dokładnie z taką prędkością jak na zawodach, a trzeci powinien być szybciej. A mówiąc dokładnie z taką prędkością jak na zawodach, to co masz na myśli? Przełożenie na 800 metrów to jest jaka prędkość? No to jest jaki czas? No to jest średnie czasy biegane przez tych chłopaków, czyli minuta 44. Rozumiem. To jeśli chodzi o Adama i o Marcina, po prostu to się udało zorganizować taki trening wspólny, do którego nie dochodzi zbyt często. I załóżmy, że będzie 3 razy 500 metrów, to jakie tam będą przerwy? Jeśli to będzie trening 3 razy 500, to zachowamy przerwy 7 minut. Trzeba było dojść 4 km. Tak jest, to jest dobrze. Ja myślę, że raczej zrobić 400, 400, 300, 200 albo coś takiego. Czy to jeszcze coś tam sobie zrobimy, aniżeli dłuższy. Chyba, że będzie wszystko w porządku, to tak, to zrobimy 400. Ale wiesz, to będzie bardzo szybko. To będzie na 50-51 sekund. To my. A to może być pierwszy odcinek prowadził na rowerze. Pierwszy odcinek. Oni by mi sami prowadzili. Pierwszy odcinek. Sam? Może być na rowerze pierwszy odcinek. Ja polecę pierwszy na rowerze, no. No. Dobra? Tak. To potem tylko drugi mieli to zmiany, nie? No. Też się mogą zmienić, ale na pozycjach drugi, trzeci. Tak, tak, będzie tak, łatwiej, tak, nie? Tak, tak. Nie, no Marcin może lecieć pierwszy, ja bym poprowadzę. Żeby trening, nie? Żeby oni nie tyle w siłku nie wkładali, przynajmniej na początku, nie? Ja poprowadzę, no. No, na końcówce wiadomo, nie walczą, nie idą mocno, ale na początek zawsze się uczyć ekonomii i wysiłku. Za kimś to jest inaczej. Dobrze. W porządku. Taki trening to jest dla Was jakiś stres, czy nie? Dla Ciebie jako trenera? No pewnie. Tak? Ale żartujesz na poważnie? Bo tak nie, na poważnie mówię, bo taki trening to jest bardzo duży ból. A my się jako trenerzy z tym bólem identyfikujemy. To co się dzieje z zawodnikiem na treningu, to trener tak samo przeżywa, czy na zawodach. Także jak wiem, że za chwilę będzie tutaj padanie na kolana, czołganie się, a może i jeszcze gorsze rzeczy, bo takie są reakcje na taki ciężki wysiłek, to też już trener to przeżywa. Dwanaście osiem, spokojnie. Po konsultacjach z twoim trenerem jest taka decyzja. Pierwszą wyjedziecie w dwójkę za rowerzystą, on biegnie trzeci. Drugą wy się w dwójkę zmieniacie po 250 metrów.
dzisiaj on prowadzi 300 metrów, aby go trzymać. I potem leci. I potem leci. 300 metrów. I on te trzecie odpowiedzi, pieszo się, ciągniecie za tego, to nie wiem, jak to ja polecam tą. Tak, tak. No, tak, tak. Lepiej tam ruszysz. Pierwsze 250 to ten zmian, te tyle. Teraz o Ile?
Ile? 4,8. Super, ekstra. Zaraz biorę Gregory. Dobrze, Gregory! Ja teraz 300, bo w dół schodzimy. Teraz ty masz 200. Musimy, że dochodzi teraz, panowie. Na 12,5! Uszyłeś i za. Już tak po 0,2 różnicy. Czy mogłeś być w najgorszym wypadku 61,85? W najgorszym wypadku. Lepiej, lepiej. Koniec czy to? Koniec, bo my to tempo mamy, nie? Nie zależy mi na tym, żeby dzisiaj się wypróć na wszystkie fraki i później flaki. Bo my się przygotowujemy teraz do turnieju, nie? I trzeba zaliczyć swoje prędkości i trening dzisiaj, tak jakby eliminację. Jutro powalczyć trochę, nie? Tak jakby półfinał. To jest dla nas teraz docelowe. Czyli taka specyfika bardzo turnieju. 9,4 mniej się 400. 69,46. Ekstra. 37,03 było 300. Po treningu takim już można powiedzieć zdecydowanie, jak to już wygląda. Ale to nie jest tylko jeden trening, bo można świetnie pobiec tempo główne, a być źle przygotowanym szybkościowo i też z tego wynik nie będzie. 800 metrów jest na tyle trudne, że tu musi wiele składowych jednocześnie zagrać i wtedy można mówić świadomie o przygotowaniu na konkretny wynik. No a dzisiaj jak się czułeś? Bardzo dobrze. Dzisiaj bardzo dobra jednostka treningowa. Ostatnio robiłem podobną sam. Samemu się biega znacznie gorzej, znacznie trudniej. To tutaj z Marcinem, z Karolem świetnie sobie poradziliśmy. Ale czy tutaj uważasz, że to, że biegacie razem, to jest kwestia raczej tej motywacji, czy kwestia tego tunelu powietrznego? Czy jakie to są korzyści z tego biegania? Tunel powietrzny ma to drobne znaczenie, tylko na jednej prostej pod wiatr. Natomiast znaczenie ma maksymalne wykorzystanie ekonomii ruchu. Jeżeli się biegnie za kimś, to wykorzystuje się to w 100%. Jeśli biegnie się samemu i człowiek jest skupiony na prędkości, to wtedy to ulega zaburzeniu. A tutaj to jest 1000 metrów nad poziomem morza. Czy ty czujesz jakieś różnice w stosunku do tego, jak biegasz na poziomie morza, że to jednak tutaj się biega trudniej? 917 chyba, no, czy 15 metrów. Niecały 1000, tak. Jest różnica znacząca. Tutaj się biega trudniej, szczególnie wszystkie odcinki powyżej 400 metrów. Na 400 metrach też już czuć, kiedy są to szybkie odcinki, że jednak zatyka na ostatniej prostej. I wszystkie treningi, które mają na celu wygenerowanie dużego kwasu, powodują nie tylko, że są nogi zakwaszone, czujemy ból nóg, ale też ramion
i to jest taka pierwsza różnica, którą po treningu tempowym można łatwo odczuć dla biegacza amatora, który pojedzie w góry. Wszystkie biegi ciągłe, wszystkie treningi, kilometrówki w górę niosą za sobą takie znamie zmęczenia po 600-800 metrach. Biegnie się znacznie ciężej oddechowo. Do tego, do tych 600-800 metrów jest to jeszcze pewien komfort, a wszystko co powyżej jest to zdecydowanie dyskomfort oddechowy. A tutaj robiąc ten trening, to ty zdajesz sobie w każdym momencie sprawę z tego, w jakim momencie cyklu treningowego ty się znajdujesz? Czy na przykład wiesz, ile ci zostało jeszcze do pierwszego startu tego na mistrzostwach? To ile dni mamy od dzisiaj do pierwszego startu? Dni dokładnie nie liczę. Wyjeżdżamy dokładnie 12, będziemy na miejscu, 22 startuję. Więc tutaj łatwiej policzyć mi jednostkami treningowymi. To jest ostatnia główna jednostka treningowa, jeszcze dwa treningi siły. Do zrobienia jeden start, tempa krótkie, dwa lub trzy i objętość kilometrów. Tak liczy się dni. Dobra, dziękuję i powodzenia w takim razie na mistrzostwach. Dziękuję. To jest ostatni moment, gdzie można jeszcze zrobić coś porządnego przed mistrzostwami świata, bo potem to już nic nie da, potem też można tylko zepsuć. Po paru startach w tym sezonie, udanych zresztą, ale parę rzeczy trzeba było zmienić. Wzięliśmy trochę wniosków z tych ostatnich lekcji. Ostatnio bardzo dużo traciłem na ostatnich 50 metrach dystansu tak naprawdę. A tak te wyniki mogły być jeszcze dużo lepsze. Dlatego teraz głównie pracowaliśmy nad końcówką. Stąd też się wziął ten właśnie cykl dwudniowy, bieganie tempa po tempie, a przed tym dwie mocne siły. Po to, żeby nogi były bardzo zmęczone, a mimo tego próbować uzyskiwać prędkości startowe z tym bólem w nogach. No i to się udało jak najbardziej. Teraz jutro skończymy ten cały cykl właśnie przygotowań, dwudniowy cykl przygotowań do Mistrzostw Świata. Potem już tylko zostanie łapanie świeżości i wszystko widać, że jest na dobrej drodze. A ten dzisiejszy trening, jak biegałeś, to czułeś, że się dobrze czujesz? Czy jesteś z niego zadowolony? Znaczy na dystansie czułem się świetnie. 400 metrów, bardzo swobodnie, był to krok rytmowy, że tak powiem. Dopiero walka z sensą zaczynała się właśnie ostatnie 100 metrów. Właśnie dokładnie o tam chodziło, szczególnie w ostatnim trzecim odcinku, bo dwa pierwsze naprawdę jeszcze bardzo swobodnie, mimo że prędkości już były bardzo żywe. To było to bardzo swobodne i to mnie też właśnie cieszy, bo bieganie 13 sekund na stówę jest dla mnie bardzo swobodne. Czuję się, jakbym był bieg po prostu szybszego rytmu troszeczkę robił, także naprawdę świetna wiadomość dla mnie. Teraz jestem pewny, że tylko złapanie świeżości i to mocno odda. No jest to dwudniowy cykl, trzydniowy tak naprawdę. Tempo, ziem po dniu i przed tym i pomiędzy, przed tym siła i potem pomiędzy tymi dwoma tempami siła. Także cykl jest naprawdę bardzo ciężki. Pierwszy raz taki cykl realizuję, ale właśnie tego nam teraz brakowało. No i mówię, no jestem pewny, nie że w to wierzę, jestem po prostu pewny, że to oddaję i zaprocentuję. A powiedz jeszcze tylko, ta siła to jest siła taka bieżna na stadionie, czy to jest siła na siłowni? Siła na siłowni jest to dwie różne siły, jedna dynamiczna, druga maksymalna. Czyli to, co jest bardzo potrzebne do biegania 800 metrów. Z tym, że jest to bardzo męczące, bardzo obciążające, dlatego ciężko się biega na treningach. Ale tak ma właśnie być, żeby potem lekko, swobodnie wygrywać na treningu, trzeba mocno zasuwać. Dzięki i powodzenia. No, pozdrawiam. Do zobaczenia.